prawie cała pierwsza runda w 2 miesiące rozegrana. Nie czujesz zmęczenia? Nie jest najgorzej. Oczywiście trochę zmęczenie się nakłada, ale dajemy radę i jesteśmy gotowi do walki dalej. Mhm. Przed tobą wyjazd na zgrupowanie reprezentacji narodowej, nazywane konsultacją szkoleniową. Zdradź, jak taka konsultacja, jak to wygląda, bo przez tydzień przed turniejem trenujecie, tak? Tak, podejrzewam, że z tego co mi wiadomo, w poniedziałek jest dzień na zdjęcia i jakieś wywiady. Możliwe, że odbędzie się trening wieczorem, ale to będzie taki jakby rozruch. Wtorek, środa, czwartek, podejrzewam, może być 2 razy dziennie, z siłownia i hala. Trochę taktyki i już podejrzewam jakieś elementy przygotowawcze do przez Europę. Hiszpania, Rosja, Szwecja, turniej w Gdańsku obsadzony dość mocno, to takie jedno z ostatnich przetarć przed Mistrzostwami Europy. No na pewno, turniej bardzo mocno obsadzony. Gramy pierwszy mecz, gramy z Rosją, odwieczny rywal, każdy mecz z Rosją kończy się małą różnicą bramek. Podejrzewam, że może być na tym turnieju tak samo. Będzie parę nowych twarzy w kadrze, ale każdy będzie się zaprezentować jak najlepiej i jak najlepiej wypaść przed Mistrzostwami Europy. Późniejszy rywal Hiszpania albo Szwecja, no to za dużo nie trzeba mówić, sama klasa w sobie. Myślę, że z dużym pożytkiem 2 takie mecze z takimi ciężkimi rywalami dużo nam dadzą i powiedzą, w jakim miejscu jesteśmy. Oczywiście nie będziemy w podstawowym składzie i wszyscy nie będą mogli zagrać, ale jest to szansa dla chłopaków, którzy przyjadą pierwszy czy drugi raz na kadrę i będą mogli się fajnie zaprezentować. Właśnie, powiedziałeś o nowych twarzach w kadrze. Pojedziesz z Ignacym Bąkiem na to zgrupowanie, zaskoczenie? Nie, już wcześniej dostałem telefon od Jacka Będzikowskiego, że trener Widler jest zainteresowany jego osobą. Pytał się jakim jest zawodnikiem, jak to wygląda jego sytuacja w klubie, więc zainteresowanie jego są było wcześniej i już wcześniej chyba dostał też powołanie na konsultację kadry A, więc w polu zainteresowań był cały czas. Oczywiście gratulacje dla Ignacego i oczywiście też dla Wiktora za powołanie do kadry B. Dla obydwu chłopaków jest to szansa pokazania się w kadrze i myślę, że tą szansę wykorzystają. Skończycie ten turniej na podium, na miejscu pierwszym? Ciężko powiedzieć. Tak powiedziałeś, że to turniej towarzyski, ale na pewno każdy będzie chciał dać z siebie wszystko. Gramy u siebie, no to nie wypadałoby tak nie zakończyć. Ignacy, już właściwie się pakowałeś do Wągrowca, a tutaj takie zaskoczenie chyba miłe. Czy w ogóle to jest zaskoczenie dla Ciebie? No tak, na pewno to jest miłe zaskoczenie dla mnie. No w ogóle nie spodziewałem się tego powołania, żebym miał okazję i zaszczyt trenować z pierwszą reprezentacją. No tak jak powiedziałeś, no już w głowie miałem zgrupowanie w Wągrowcu, kadry B. Udało się zakwalifikować do pierwszej prezentacji i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Pytałem o to Bartka. Nie czułeś zmęczenia po tej właściwie pierwszej części sezonu, bo większość meczy rozegraliście w ciągu 2 miesięcy. Na pewno jakieś tam zmęczenie już powoli przychodzi. No ale na razie o tym nie myślę, gdyż no, jestem bardzo szczęśliwy i w sumie inne sprawy, zmęczenie, kontuzje, siedzą na drugi plan, dla mnie to jest wielki zaszczyt. W ogóle nie myślę o zmęczeniu teraz, tylko skupiam się na wyjeździe do Gdańska. To nie pierwsze Twoje powołanie do reprezentacji narodowej, do kadry seniorów. Zagościsz tam na dłużej? No zobaczymy. Mam nadzieję, że ominą mnie kontuzje i będę mógł zagościć na dłużej w reprezentacji pierwszej. No, jeszcze jestem młody i chciałbym się po prostu jak najwięcej nauczyć z tego zgrupowania i wynieść jak najwięcej. No i tyle. Chyba będziecie się tam troszkę łatwiej odnaleźć, bo pojedziesz na kadrę z Bartkiem. No tak, wiadomo. Wtedy, 2 lata temu, gdy pierwszy raz pojechałem, to wiadomo, nikogo nie znałem. Grając jeszcze w pierwszej lidze, no nie miałem nawet okazji grać z innymi kolegami w ekstraklasie. No teraz już więcej osób znam, na pewno będzie raźniej. Czego możemy Ci życzyć na czas tego zgrupowania? Zdrowia, a resztę sobie spróbuję sam wywalczyć. Tyle. Brawo! Brawo! Brawo!